To znaczy się słyszałam, interesowałam się, czytałam gdzieś tam, więc jestem ciekawa zobaczenia tego na żywo. Mam bardzo duże oczekiwania, co prawda tylko słyszałam pobieżno, ale wszyscy bardzo chwalą, mówią, że jest rewelacyjny, dlatego oczekiwanie jest duże. Jakie oczekiwania mam wobec spektaklu? Oczekuję ciekawej historii. Historii, która mnie poruszy, która gdzieś nie wiem, skłoni mnie do zastanowienia się nad życiem, nad relacjami, nad tym, co najważniejsze. Bo po prostu lubię historię i mam nadzieję, że ta historia coś do mnie powie. Spektakl mi się bardzo podobał. Nie spodziewałam się w sumie, że tyle będę się śmiać. Ale też niektóre sceny wzbudziły we mnie w ogóle całą gamę innych emocji. Siedziałam tam naprawdę wpatrzona w to, co dzieje się na scenie, z pełną mimiką w ogóle, mniej więcej w ten sposób po prostu. Ten dramatyzm, który został tutaj przedstawiony i pociągnięty, mnie urzekł. I jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności aktorskich grupy, która jest tutaj w Teatrze w Opolu. I od jakiegoś czasu chodzę na naprawdę wiele spektakli, które są w Kochanowskim grane i ciągle zadziwia mnie, jak naprawdę wysoki poziom reprezentują.